Witam wszystkich na moim szorcie. Dzisiaj pokażę, jak zrobię elektrykę tutaj w domku ogrodowym. Pokażę, jak to wygląda, póki jeszcze to nie zabudowane. No więc tak, zacząłem od podpięcia tutaj przewodów, bo tutaj jest, że tak powiem, dostępny prąd, napięcie. Tutaj tym korytkiem i kable są, że tak powiem, poprowadzone. Tutaj widać, jak to jest zrobione. Tu są celowo takie korytka zrobione z drewna, czyli listeweczka i na górę taka szeroka listewka, żeby to wszystko ładnie się zgrywało kolorystycznie z drewnem. No to tak sobie klienci wcześniej zażyczyli, to już było dużo, dużo wcześniej robione. No i tu są właśnie przewody schowane właśnie w korytku. Tutaj jest łączenie. Te przewody później tutaj się łączy z przewodem, który można zakopywać w ziemi. Tam jest przewiercone na wylot, tu już jest zabudowane, żeby tutaj podczas składowania czegoś nie uszkodzić tego przewodu. Tu oczywiście też przyjdzie nakrycie, tak jak tutaj, będzie tak samo rozwiązane, czyli tutaj jeszcze takie powiedzmy listewka na wierzch. No i tutaj jak przekopane, w sensie przewiercone, przekopane wychodzi z tej strony. Tu jest oczywiście jeszcze drugi przewód zrobiony, to na inne oświetlenie, to dużo wcześniej było robione. W każdym razie tutaj idzie, jest poprowadzony między tymi domkami ogrodowymi, wychodzi z tego domku. Tutaj już wcześniej, podczas robienia płyty fundamentowej na ten domek, zabetonowałem tam rurkę, czyli przepust kablowy. Tutaj jest przetknięte. Z tej strony wychodzi. Oczywiście to jest tylko izolacja zdjęta. To jest przewiercone i też schowane pod tym. Tutaj jest już normalne korytko. Ten przewód jest w korytku. Przechodzi tutaj dalej. Tutaj przewód ziemny łączy się ze zwykłym podtynkowym za pomocą złączek WAGO. Tu jest oczywiście już wszystko pod prądem popodłączane. Oczywiście zaraz będę to wszystko chował. Tutaj ładnie blendy robił, zakładał. No i tu jest rozgałęzienie do zasilania do gniazdka elektrycznego. I tutaj jeszcze z gniazdka do włącznika. I tutaj jeszcze, że tak powiem, neutralny do oświetlenia. Neutralny i uziemienie do oświetlenia, co idzie tutaj. No i tutaj właśnie już zwykłe światło trzypunktowe, jeszcze nie zamontowane wszystkie żarówki, zaraz będę to montował. No i tutaj wystarczy, o, cyk, no coś się nie chce złapać, cyk, plus oczywiście dwa gniazdka tego typu, zaraz tutaj będę to wszystko składał. No i tak to po prostu wygląda. Jak złożę, to zrobię dogrywkę do tego filmu. Ale chciałem tak pokazać właśnie, jak to wygląda jeszcze przed złożeniem wszystkiego. No, to do później. Hej!